Witamy. Dzisiaj z nami jest Karolina Tymińska, dwukrotna czwarta zawodniczka Mistrzostw Świata, siódma zawodniczka Igrzysk Olimpijskich. No i jak przypuszczamy, przyszła rekordzistka Polski w siedmioboju. Karolino, powiedz nam, jak wygląda pogoń za rekordem Polski pani Nowak? Pogoń, no na pewno to jest mój cel od wielu, wielu lat i z taką myślą trenuję i to chciałabym osiągnąć. Teraz zmieniłam trenera i mam nadzieję, że obecny trener pomoże mi osiągnąć ten mój cel. Wiadomo, to jest walka ze sobą każdego dnia. Duża determinacja. No i mówię, mam nadzieję, że w końcu to się uda, wcześniej czy później. Ja na pewno do Igrzysk w Rio chcę trenować. I byłoby genialnie zająć tam bardzo dobre miejsce i może tam właśnie poprawić ten rekord Polski. Jak myślisz, która z konkurencji siedmioboju jest w tym momencie dla Ciebie najtrudniejsza? Najtrudniejsza? No, mi przede wszystkim brakuje bardzo dobrego przygotowania motorycznego. I jeżeli będę dobrze przygotowana motorycznie, czyli będę szybka, silna, dynamiczna, wytrzymała, to tak naprawdę żadna konkurencja nie będzie sprawiała dużych trudności, bo wiadomo, jakieś przygotowanie techniczne mam, już tyle lat trenuję, że nie wiadomo, co się nie zmieni, moja technika nie będzie nie wiadomo jak genialna, albo po prostu całkiem zupełnie nowa przy takim długim stażu treningowym. Mówię, ja po prostu muszę być dobrze motorycznie przygotowana, próbujemy to zmienić, jak wiadomo, to potrzeba też czasu, ja tą cierpliwość w sobie mam, więc czekam. Jak wygląda Twój trening, tak bardzo wszechstronny, nastawiony na te 7 konkurencji? Jakbyś mogła opowiedzieć mniej więcej? No wiadomo, jest to, te konkurencje są podzielone. Jednego dnia na przykład robię płotki, elementy szybkości, innego dnia rzucam oszczepem i skaczę wzwyż, plus wiadomo, trening siły. W tym etapie przygotowania przed sezonem to dużo wytrzymałości, budowanie tej kondycji, która jest bardzo istotna w siedmioboju, ponieważ wiemy, że wszystkie konkurencje są dynamiczne, są wysiłkami o charakterze bestenowym, no pomijając bieg na 800 metrów. No ale oczywiście wysoki poziom VO2 max, czyli ja muszę się szybko regenerować, żeby podejść do kolejnej konkurencji i dać ciebie tam maksa, tak żeby mój organizm mógł dynamicznie i skakać, i biegać. Ale wiadomo, że muszę mieć bardzo dobrą kondycję, żeby te 7 konkurencji w ciągu 2 dni zrobić maksymalnie. Tutaj w Sopocie trenujesz 2 razy dziennie, natomiast w całym makrocyklu treningowym więcej trenujesz 2 czy 1 raz? No teraz jak już sezon się zaczął, to przeważają jednak dni, gdzie jest jeden trening, a w okresie przygotowawczym to praktycznie cały tydzień 2 treningi dziennie. Mhm. I tutaj najbardziej zastanawiające, jak z regeneracją u Ciebie? Siedmiobój jest bardzo wymagający, jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne. No i jakie są Twoje sposoby na jak najlepszą regenerację między treningami, między zawodami? No przede wszystkim, jak wiadomo, najlepszą regeneracją jest sen, dobre odżywianie. Ja tutaj korzystam też z fizjoterapeuty. Więc na pewno takie najprostsze metody, wiadomo, jakieś suplementy, tak, regenerujące, no, napoje izotoniczne, które tam jakoś troszkę nas zregenerują. Mhm. Ostatnio miałaś problemy z łydką, co uniemożliwiło Ci dokończenie zawodów. Jak w tym momencie? To jest też problem związany z kolanem i cały czas rehabilituję, muszę sobie taki mały zabieg zrobić. No ale wiadomo, są Mistrzostwa Europy, to jest mój priorytet na ten sezon. Chcę tam wystartować i powalczyć, zobaczyć jak ten trening z nowym trenerem, tak, przez jakiś okres, jak to funkcjonuje i wyciągnąć wnioski i trenować dalej. Mhm. A po sezonie na pewno się konkretnie wyleczyć. Jeżeli chodzi o kolano i łydkę, tak? Ten problem najbardziej tutaj doskwiera. No tak, no to jest też takie przeciążeniowe, na pewno to tak zużycie trochę, tak? Bo wiadomo, ja trenuję prawie 15 lat siedmiobój bez żadnych jakichś przerw. Praktycznie każdy sezon startowałam, więc ma prawo się zużyć. Jeżeli chodzi o wszystkie konkurencje, tak zauważyliśmy, że najlepszy Twój rekord
to rekord ze skoków dal. Brakuje ci 34 cm do rekordu Polski. Nie myślałaś, żeby ujednolicić się na jedną konkurencję? No, skok w dal to ogólnie moja miłość. Zawsze chciałam skakać w dal. No, aczkolwiek jeden trener mnie namówił. Pan Jerzy Walczak z Zielonej Góry na siedmiobój. I po 2 latach byłam 7 zawodniczką, albo 8, już nie pamiętam, mistrzostw świata juniorów młodszych. No i tak kontynuowałam, ale aczkolwiek w głowie zawsze było to, co by było, gdybym tylko trenowała skok w dal. I zawsze jak szłam na tą konkurencję, no to czułam takie mocne bicie serca, bo to, no mówię, taka moja miłość, skok w dal. Mhm. Jeżeli chodzi o radzenie sobie z presją, za tobą są liczne mistrzostwa świata, igrzyska olimpijskie. Co czujesz na jedną noc przed tak ważnymi zawodami? No na pewno jest duży stres. No, staram się też to jakoś kontrolować i wyłączać, ale jednak jest to ciężkie, tym bardziej jak jest właśnie cała ta atmosfera, gdzie są dziennikarze, od przykładowo 3 tygodni przed słyszy się oczekiwania medalowe i to na pewno nie pomaga, tak, no bo jednak powinno się być bardziej zrelaksowanym idąc na start, a nie czuć takiej presji i czegoś takich dużych oczekiwań, tak, bo jednak to może usztywniać zawodnika. Ja teraz staram się inaczej podchodzić do tych zawodów i no mówię, startowałam w tym sezonie w Ratingen i to był pierwszy start, pierwszy wielobój po nieudanym starcie na hali, po takim mocnym rozczarowaniu i tak naprawdę starcie, który był bliski, żebym w ogóle zakończyła karierę, bo no nie miałam ochoty już tak się prezentować. I ten start właśnie w Ratingen bez takiej presji i z pomocą też trenera, który nie wywierał żadnej presji na mnie, spowodował to, że ja tak na nowo zaczęłam się cieszyć tym wielobojem, bo on nie ukrywał od dłuższego czasu, to była cały czas mocna presja i wywieranie właśnie na mnie takiego nacisku, że powinien być ten medal. Tak naprawdę ja czasami nie byłam w ogóle na niego przygotowana, tak moje wyniki nie pokazywały tego, że ja powinnam ten medal zdobyć, ale oczekiwania były takie, a nie inne. A teraz po prostu staram się robić to, co mogę jak najlepiej. Chcę, że mówię też po tak długim już stażu treningowym, po prostu chcę mieć taką większą przyjemność z tego, a start właśnie w Ratingen, gdzie uzyskałam minimum na mistrzostwa Europy, pokazał mi, że tak jest teraz, że to jest dla mnie przyjemne i to, co też jakby nie było, ten wielobój, który też jest moją miłością, bo jakby nie było tyle lat trenowania, no to trzeba to lubić, trzeba mieć tą pasję. Na nowo pokochałam i cieszę się i na pewno chcę trenować do Igrzysk Olimpijskich w Rio i próbować jeszcze o coś powalczyć i coś udowodnić sobie i może innym. Mhm. Trenujesz już grubo ponad 10 lat. Jaki moment z twojej kariery zapamiętałaś taki najbardziej dramatyczny, taki, który powodował, że chciałabyś się wycofać? No mówię, wycofać, no to o zakończeniu kariery to na pewno te mistrzostwa świata, które były dla mnie dużym rozczarowaniem, bo wiadomo, no, startowałam w Polsce, tak naprawdę w Sopocie, gdzie jest tutaj mój klub. To był taki moment w mojej karierze, gdzie pomyślałam, że może czas już zakończyć, jeżeli to ma tak wyglądać, jak wygląda, a taki trudny moment w mojej karierze to na pewno złamanie zmęczeniowe kości piszczelowej przed igrzyskami w Londynie, gdzie miałam udany sezon halowy w Istambule, 4. miejsce na halowych mistrzostwach świata i później w kwietniu poważna kontuzja, która tak naprawdę rokowania były takie, że raczej nie wystartuję. Wystartowałam, no niestety przez 3 miesiące nie skakałam w dal, 3 skoki spalone i taki no cios dla mnie. No ale aczkolwiek tak to jest w życiu, tak, że nie wszystko się układa, jakbyśmy chcieli. Ważne jest, jak to po jakichś porażkach czy niepowodzeniach życiowych, co jest później dalej, jakie wyciągnę z tego wnioski. Ja po tym sezonie byłam 9. na Mistrzostwach Świata w Moskwie. Wiadomo, oczekiwania były dużo, dużo większe, aczkolwiek powrót na jakieś tam finałowe miejsca, czy blisko tego ścisłego finału najważniejszych imprez na świecie, uważam za dobry powrót. Mhm. Tutaj przejdźmy jeszcze na temat stadionu, na którym się znajdujemy, stadion SKL Sopot. Byłaś w wielu miejscach Polski, no ten stadion nam także jawi się jako jeden z piękniejszych. Jak tobie się tutaj trenuje? No mi się trenuje bardzo dobrze. Wiadomo, tutaj samo otoczenie, tego świeże powietrze, dobra bieżnia, więc
ja nie narzekam. Jak wiadomo, tylko tutaj w sezonie zimowym jest problem z treningami. Szkoda, że ta hala piękna z Mistrzostw Świata wyjechała od nas, ale jest w Toruniu, więc blisko będzie zawsze można sobie dojechać na zgrupowania. A mówię, wiosna, lato, to czego chcieć więcej? A teraz w okresie letnim jak często wybierasz się nad morze? No właśnie rzadko, czasu nie ma. Jak jest jakiś właśnie moment taki wolnego, to staram się iść, bo wiadomo, nasze morze, choć nie jest ciepłe, ale dla lekkoatletów jest oczywiście wspaniałą regeneracją, bo jest to i solanka, i zimna kąpiel, więc po treningach jak najbardziej trzeba się tam wybrać. Mhm. A co uważasz, że na ciebie wpływa najlepiej? Najlepiej psychicznie regenerując to, tak żeby odbudować się na kolejny trening? Najlepiej psychicznie na mnie działa na pewno udany trening, bo to wiadomo, że mimo dużego zmęczenia, jak wiemy, że ten trening idzie w dobrym kierunku, jest progres, to jest najlepszy taki motywator na kolejny dzień i dla mnie najlepsza regeneracja. I na pewno te takie zimne, czy tam prysznice, czy kąpiele, to jest super regeneracja, więc wszystkim polecam. Jak go przyszedł swój wczorajszy trening? Co mam? Jak go przyszedł swój wczorajszy trening, był udany? Tak, no troszkę mi to kolano przeszkadzało, ale miałam dobry trening skoków z wyż, porzucałam uszczepem, no i po południu pobiegałam szybko i jakiś tam progres jest, więc dzisiaj idę na trening siłę. Zadowolona wczorajszym dniem i czekam na start tutaj na meetingu. Dobrze, dziękujemy, życzymy powodzenia. Naszym gościem była Karolina Tymińska. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.